Dajcie dzisiaj pytanie bardzo krótkie. Czy życie duchowe można zadusić? Jola o to pyta. Mam wrażenie, że tego właśnie doświadczam. Nie rozwijam się i kurczę wewnętrznie. Jakie mogą być tego przyczyny? Idę w stronę inną niż chce Bóg? Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście, że życie duchowe można zadusić. Wszystko można zadusić. Każdą, każde dobro, a rozwój duchowy, życie duchowe jest czymś dobrym, czego doświadczamy, i można to zadusić. Najczęściej dzieje się to przez grzech. Wpadam w grzech i duszę życie duchowe. Podobnie jak, ponieważ życie duchowe polega na rozwijaniu miłości w sobie, bo Bóg jest miłością. Mam rozwijać obecność Bożą w sobie i dookoła siebie. Bardziej być wyczulonym na doświadczenie Pana Boga. I zaduszam miłość przez grzech najmocniej. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, które duszą rozwój duchowy, tak jak w małżeństwie mamy, w rodzinie. Pojawia się grzech i od razu miłość jakby odchodzi. Już jestem nieszczęśliwy w tym, co, co się dzieje i zaduszam relacje. Także grzech jest naj, najczęściej, również e, e, rutyna. W życiu. Potrzebne są zmiany dla rozwijania się. Jeżeli idziesz cały czas utartą drogą, to ta droga prędzej czy później wprowadzi cię w taką monotonię, że to nie będzie obecność Boża na co dzień. To nie będzie przygoda z Bogiem, to nie będzie przygoda miłości. Podobnie jest w życiu rodzinnym. Potrzebne są wakacje, Wyjazd, obiad gdzieś, pójście na spacer. To jest potrzebne dla przeżywania innego codzienności. Bo nie chodzi o to, żeby codziennie zmieniać codzienność, że każdy dzień musi być absolutnie inny co do pewnych ram. Te ramy są potrzebne, żebyśmy funkcjonowali, żebyśmy nie pozabijali się. To jest potrzebne. Natomiast w tych ramach można być już znudzonym wszystkim i to zabija relacje. Relację rodzinną i też relacje z Panem Bogiem. Natomiast rozwijanie relacji sprawia, że będziesz wychodzić z tego zaduszenia. Więc rozwijaj relację z Bogiem. Zacznij mówić do niego. A powiesz, ale ja już mówiłam, ale już mam tego, dość tego mówienia. To zacznij mówić głośno. Bo może rozmowa z Bogiem kiedyś była, a potem to mówienie stało się bezsłowne w myślach jałowe. Bo bez słów i to. To było takie wyrażanie, że się nie wyrażam. Zacznij mówić głośno do Boga, budować zdania, ubierać to w konkret. I zobaczysz, że, że nie umiesz albo nie pamiętasz, jak to się robi. A to by oznaczało, że Twoje mówienie do Boga, rozmowa z nim było. No, nie było. Tylko ci się wydawało, że było, bo nie było konkretne. Też jest czas na słuchanie Pana Boga. Czas na słuchanie Boga trzeba mieć. Ja muszę wiedzieć, czego Bóg ode mnie chce w różny sposób, że go zapytam, Panie, co chcesz, żebym dzisiaj robił. Przez to, że biorę Ewangelię i pytam się, Panie, co dzisiaj, jak z Tobą dzisiaj, cię czeka mnie to i to, jak chcesz, żeby to wyglądało. Takie pytania do Boga są konieczne. W relacji jest czas, że ja mówię i słucham. Życie duchowe polega na szukaniu i znajdowaniu Boga we wszystkim. To jest też duchowo świętego Ignacego. Tak to formułuje święty Ignacy z Loyoli. Szukaj i znajduj Boga we wszystkim. Codziennie szukaj i znajduj. Ale ja wiem, gdzie On jest, ktoś powie. To po co go szukać? Nie wiesz, gdzie jest. To, że pokazuje, że jest tabernaklą, tam. To jest prawda. To jest dogmat. My w to wierzymy. Natomiast to nie jest to szukanie i znajdowanie Boga w codzienności. To jest szukanie w drugim człowieku, w tej sytuacji, w tych okolicznościach, w których jestem. W tym sporze, w tym trudnym doświadczeniu, które mnie spotyka, gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Gdzie on mnie prowadzi? Co mnie pokazuje? Do czego zapraszam? Jak mam modlitwę podjąć nową, coś zmienić? Jak mam ewangelizować? Czy modlić się za tę osobę, czy się nie modlić? I tak dalej. Codzienność stwarza tyle różnych sytuacji, i małżonkowie to widzą, że chcą się dzielić ze sobą. Dziecko wraca do domu. Jeżeli żyje w dobrej relacji z rodzicami, chce o tym opowiedzieć, chce wpuścić swój świat, rodzica. Ja mam wpuścić w swój świat Boga, i Bóg mnie wpuszcza w swój świat, żebym tam był. Także zachęcam Cię, zadbaj na nowo o relacje, jeśli widzisz, że Twoje życie duchowe dusi się. Zmień coś. Zamiast pójść do kościoła w tygodniu, to pójść na weź Pismo Święte. Jeżeli czytasz codziennie Pismo Święte, to jednego dnia pójść do kościoła. Weź adorację. Weź inną treść, weź dobrą książkę, posłuchaj konferencji, pojedź na rekolekcję, Zrób coś nowego, coś innego przy Panu Bogu. Coś, czego może nie robiłeś, albo robiłeś kiedyś, a Ci smakowało. W taki sposób. Trzeba się wybić z rutyny, nie po to, żeby deptać po rzeczach, które są dobre, tylko żeby czasem na chwilę odejść i wrócić z nowym zapałem. To jest nam potrzebne. Także taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Zachęcam Was. Udostępniajcie ten materiał. Niech nam służy i waszym znajomym kciuk w górę, koniecznie. Dzisiaj mam dla Was serdecznie takie serduszko i subskrybujcie nasz kanał.